Na west, tak? Kieruję się przez pola aż do linii drzew. Odbij na takie lekkie southwest. 10 stopni w lewo, no, tak uczyłem się. Zatrzymaj się. Okay, nie wysiadajcie jeszcze. Okej, wjeżdżasz w las, w ten przesmyk i potem kierujesz się lasem w lewo. Przyjął. Przejdziemy jakieś 300 metrów, zatrzymamy się, wyłączymy silnik i resztę będziemy przejeżdżać z buta. Okej. Tam dalej, tak? W tym przesmyk. Tu już w lewo, w las. Ok, jeszcze w lewo odbij. Dobra, jedź tak prosto. Ok, stop. Siadamy? Zaczekajcie przy aucie. Okej. Dobra, biorę west. Jest. Piękne lasy. Teraz już nasze. Okej, okay, jesteśmy już niedaleko miejsca, w którym mamy się znaleźć. Spotkanie oficerów nastąpi za 30 minut. Podejdziemy kawałek, chwilowo sprawdźcie broń. 2 minuty odpoczynku i ruszamy na south. Raczej nie mamy po czym odpoczywać. Hortka, ile masz pocisków? Cztery. A w ciężarówce jeden. Jeszcze 11. Wiem, widzę właśnie. Z tym jeden w róże.
Właściwie fortkon nam może robić jako artyleria z tymi pociskami. Okej, okay, wszyscy obecnie, chodźcie tutaj do mnie. Podajcie bliżej. Spójrzcie na moją mapę. Jesteśmy obecnie w tym miejscu. O, tutaj. Plan jest taki, przemieszczamy się lasem na south, tyle ile możemy. Jeśli nas nie wykryją, to przemieszczamy się na drugą stronę drogi. I podsuwamy się możliwie blisko zabudowań, tak żebyśmy widzieli, w którym momencie oficer przyjedzie do miasta. Jeśli będzie oficer szybciej w mieście, no to oczywiście likwidujemy ich. Jeśli nas wykryją, likwidujemy szybko wszystkich, chowamy ciała i przygotowujemy się na przybycie oficerów. Jakieś pytania? Zajebisty plan. Tylko taka mała sugestia, żeby w ogóle drogę ominąć tam całkiem od wschodu, znaczy od zachodu pójść. Idziemy trochę dalej, nas na pewno nie zauważą. Albo w ogóle tutaj. I będzie osłona drogi, raczej tych drzew. Tak, tak, tak. Dobra, wszyscy gotowi, to ruszamy. Amunicję macie, sprawdziliście broń, żeby nie zacięło się czasami. Okej. Okay. Panowie. Uwaga, 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 padać, padać na glebę, na glebę, na glebę. Mamy, widzę już wrogów. Nie ruszajcie się. Radzieckie patrole nie zaalarmowane. Okej, okay, odbijamy na west. Ktoś z was zna rosyjski? Nie. Nie, nie. Język wroga. Droga na southeast. Musimy ją przejść.
Jutro zwolnić. Jakaś wieża, czy na southeast? Co to jest? Na east 3 wrogie jednostki przy pojeździe. Za budynkiem, to ten po prawej, to tam z tobą. Widzę. Możemy ich od prawej obejść, nie? Tak, tak, tak. My przychodzimy od prawej. Podejdziemy jak najbliżej możemy budynków. Okay. Dobra, szybko do tych krzaków na kuckach. Tutaj jest wiatr. Znajdujemy się obecnie 200 metrów w kierunku west od pozycji spotkania oficera. Podchodzimy powoli i przygotowujemy się do szturmu. Zatrzymajcie się tutaj. Sprawdzę. Mamy dobre podejście. Jest to za duża odległość dla niego? Stąd nie mówię, że stąd. Okej. Na ziemię czołgamy się teraz. Jakieś 120 metrów przed nami mamy stodołę. Gdyby zaczęli nas ostrzeliwać z tej pozycji, Hortka, ty walisz w jeepa, jeśli nie masz czystego strzału, to wszyscy przebiegamy do stodoły 120 metrów przed nami i stamtąd zaczynamy atak. No jak go zobaczymy, nie. Dobra, ruszamy. Ciężki sprzęt.
ślepy. Na razie widzę jednego oficera. Jest jeszcze jakaś ciężarówka po lewej, ale zasłaniają ją drzewa, także nie wiem, czy tam jest jakiś oficer, czy nie. Dobra. Okej, trzymaj tą pozycję. Ja idę zobaczyć i bardziej sprawię. Widzę, dobry, masz tu widok. Tam. Tam trzech gości na nordyjsc jest. Orfis, tak? W tym budynku. Tak, tak, za budynkami. I tam wszystkimi obiektami. Zajmijcie wygodne pozycje. Czekamy do 11. Jak się nie pojawi żaden oficer, to zaczynamy atak bez tego. Atak rozpocznie strzał naszego atego. Widzisz jakieś wrogie jednostki, Dawid? No, chyba zajmujcie. 40 jest wrogi pojazd. Za nim chyba dwóch kolesi i trzech patrolujących na północny wschód. Okej, okej, widzę. No, teraz jest tych dwóch, co patroluje, jeszcze jeden jest. Tam gdzieś się kręcą w tych okolicach. Widzę. Przypominają mi się stare dobre czasy, kapral. Była taka Zośka. Żydówka. Chodziłem wieczorem, ją podglądałem, za krzakami się chowałem. Niestety, jak się wojna zaczęła, to deportowali ją. Cycki mi się śnią po nocach. I tutaj jest chyba z 10, bo tam aż do list dochodzą. Tam tylko 4 widzę. Tylko 5 max. Dawid! Tak. Słyszysz mnie? Dawid, słyszysz mnie? Tak, słyszę. Jest 3 stacjonarnych plus 2 patrol, czyli 5 osób plus tych 3 za sto, to 8. Nie wiadomo, czy jest więcej. A ci, co przy aucie patrolowali, to są ci sami, co tam za stodołą. Aha, przyjął. Mi tutaj przed oblasem co chwilę 4 miga, co patrolują do East i z powrotem. Okej, okay, widzę kolejnego oficera za wzgórzem. Czyli przynajmniej 2 jest. Czekamy jeszcze 20 minut, tak? Tak. O kurwa. Ile masz pocisków przy sobie, Hardcore? 4. Zjem sobie kanapki. Dobra, to zrobimy tak. Jak będzie już godzina ataku, wystrzelisz pierwszy pocisk. Przeładowujesz spokojnie, ja cię będę kryć. Oczywiście, jeśli nie trafisz w cel, jeśli trafisz w cel, to przemieszczamy się.
za nim, 10 metrów nad nim. Jak masz brzozę, w tamten teren patroli oficer drugi. Wiem. Tutaj czasami przechodzi między tymi samochodami. Cholera, w sumie to nie wiem, jak to u Ruski jest. Czy jak jest 11, to się spóźniają? Czy o 11 są? Czy za 5, 11? No, może 20 po 11. Tutaj zwiat. Widzimy co najmniej dwóch oficerów, dalej czekamy. Do godziny 11, jeśli żaden już nie przyjedzie, to będziemy nadzierać. Hejczyk już dotarł na lotnisko. Co? Hejczyk już dotarł na lotnisko północne. Tak, grupa szturmowa już nadziera na lotnisko. Okej. Okay. Nie będą się tutaj nas spodziewać. Musimy tylko pamiętać, jak będziemy pobiegać, że jeszcze po naszej lewej stronie jest przynajmniej jeden gość z patrolu. NTG? No. Jak rozpoczniemy atak, to mieliśmy biec pod stodołę, tak? Okej. Jak dobiegniecie do budynku, to starajcie się osłaniać lewą stronę, tak żebyśmy też bezpiecznie dobiegli. Tak jest. Nie ma sprawy. Jeszcze 9 sekund. Ten Rusek przy oficerze źle broń ma zawieszoną. Ruskie ścierwa. Gdyby nasz snajper miał porządną broń, to mógłby strzelić w ten granat, co ma przy pasie. Właśnie, gdybym miał broń snajperską.
Tak. Ty masz przy sobie ten prototypowy aparat? Tak, mam. To jak, nie wiem, zrób zdjęcie temu oficerowi, jak możesz. Dobrze jest. Odleję się, zaraz wracam. Okej, lotnisko jest zajęte. Właśnie będą zaczynać wysadzać samoloty. Świetnie. Dobrze, to zgramy Hortkal. To mniej więcej w przeciągu 2 sekund możemy ściągnąć 4 ludzi. Patrol w pewnym momencie spotyka się ze sobą. To akurat serię mi pociągnę. Plus tych 2 przy aucie. Dobra, udałem się. Panowie, jeszcze 9 minut. Ale pomyślcie sobie, że jeśli ci oficerowie mają przy sobie jakieś cenne dokumenty, to na pewno będzie się szykować awans. No ja myślę. Potem gdzie ruszamy, na poligon? Myślę, że spotkamy się gdzieś w okolicach, tu było coś tam, tego miasta nad poligonem. Aha. Razem ze szturmowymi i wtedy ruszymy na poligon. O, tam co najmniej 2 Katiusze widziałem w tej zachodniej części poligonu. Osiem minut. Pewnie już jest w drodze.
TG może na 2 minuty przed 11, to ruszymy trochę bardziej na east. We dwójkę tutaj z Kirlenem, znaczy Kiksonem. Podczołgamy się. Wątpię, pod drzewo się podczołgamy. Bo minutę przed. Będzie trochę bliżej. Dobra, minutę przed, ze zwalą. Tak jest. Ale spróbujcie obejść bardziej tak southeast, żeby być schowanym za budynkiem przed wami. Dam radę. Kapralu. Wiecie, za co lubię ruską broń? Za to, że to dziadostwo ma 72 naboje w magazynku. To jest zajebiste. Kurwa, często nie celne. No ba, ale akurat w tej sytuacji nieważne czy celne czy nie, zesrają się w gacie. Kpierdolne, to kurwa nie będę wiedzieli o co chodzi. Będą meldować, że plus to na nie nadziera. Wysadzanie samolotów. Ewakuują się i zaczną wysadzać. Gdzieś. Kikson, ktoś z was ma lornetkę też? Potwierdzam. Ja mam. Jeśli widzisz drogę za budynkiem przed wami, to zerknij na nią, czy widzisz co, jakiś pojazd jadący. Dobra. Górka zasłania, ale tak nie widać żadnych pojazdów. Okej. Okay. 4 minuty. Raczej je usłyszymy szybciej. Wiecie, co jest zabawne? No. Jak na swojej mapie zaznaczałem pozycję, gdzie się odbędzie spotkanie oficerów, to tak. Zaznaczyłem w idealnym miejscu, gdzie się znajduje obecnie ten pojazd. Zmysł dowódcy. Dlatego nas nam pan dowodzi. Także wiecie, jeśli będziecie próbować dezerterować,
jedzie coś, słychać. Żyją. Dobra, dawaj już. Ja, jedzie jeden pojazd, ten sam co teraz. Jedzie ciężarówka. Kierowca, pasażer i dwóch na tyle, bo trzech. Zwiatu HQ. W stronę spotkania oficerów zbliżają się pojazdy. Niedługo jedzie jeep. Jeszcze jeden pojazd jedzie. Jeep jedzie. Willis. Jeden człowiek. Zatrzymał się. Przy budynku się zatrzymał. A jeden jeep jest tutaj na east. Tak. Ile tych pojazdów było? Łącznie trzy chyba. Jeden uzbrojony. Stąd widać Willisa. Co to były za pojazdy? Willis, Ziz i ten sam uzbrojony, co tutaj stoi już. Okej. Okay. Co pierdolnić najpierw? Pierdolnij w oficera, tak jak dalej. Chowamy się za budynki. Dawid, dobra, dawaj. Tak, dobra. Dawid Kingson. Tak. Szukajcie do przodu, Hordka. Na razie jeszcze czeka chwilę. Ja zajmę dalszą pozycję. Jeszcze trochę na east. O, Zisa widać. Teraz do przodu. Chodzimy tutaj na lewo? Pod stodołę czy pod tą chatkę, budkę? Pod tą dużą. No dobra, to pod lewo teraz bardziej, kurczę. Zależy czy... Ja bym stąd strzelał najwyżej. Najlepiej podejść. Tam jedny granat, kurwa. No to już jak będziemy na miejscu. Czekaj, bo tu po lewo też mam. Dobra, czekamy, jak coś dobytniemy. Tyle czy jeszcze? Dobra. Uwaga, niech ten cwel przejdzie, żeby mi. Okej. Dobra, mam go na celowniku. Niech sobie zabrał. Patrzę, czy coś po lewej jeszcze mamy. Wygląda na czysto. To wracaj, kurwa, my dalej. Rusz tu. Dawaj, piskaj, wciągam. Uwaga, przymierzam. Napierdalam, panowie, napierdalam. Dobra, biegiem. Rzucam granat. Ale to są jeszcze bala. O! Żyjesz? Tak, żyję. Strzelec zdjęty. Kierowca odjeżdża. Odjechali chyba, nie? Tak, spieprzyli. Odjeżdżają na east. A nie wiem, czy tam był oficer. Chyba sami kierowcy. Jeden na drodze jest. Widzę.
Przeładowuję typek. Ten co wali teraz zdjęty. Kuźwa, jeszcze jakiś tam jest. Tutaj nadal się czysto jest na northeast. Z tego co widać. Rana się biegną. Dobra, dawaj, chodzimy przez ulicę. Dobra, dawaj. Dobra, panowie, jesteśmy za wami. Hejczki, powtórz, komunikat niewyraźny. Widzę Disa. Na polu stoi, na The Southeast. Potwierdzę. Jest kierowca w środku. Czekaj, trzeba go rozjebać jakoś. Czekajcie, ja pierdolę. I jeszcze wóz pancerny na prawo od niego. Też kierowca. No to mogę zdjąć. Mamy się udać do składu broni. Ziz odjeżdża. A jednak stoję. No ale za daleko, nie ma sensu. Dobra, przeszukajmy oficerów, może coś przy sobie mają jeszcze. Tutaj jest na polu. Dawid, jesteś? Gdzie ty jesteś? No to jest tylko sprawdzić. Jeden jeep i wszystkie pojazdy, trzy widzę. No. O. Ja to nigdy to zjebał. Chodźcie tak, zobacz tutaj, są trzy pojazdy. Jeden jest po prawo, drugi obok i po lewo jeden. Czekaj. Co wy robicie? Dobra, jestem. Gdzie jest Kortka? Kortka poszedł oficera chyba sprawdzić. Z tobą bieg, a ja sprawdziłem tego, okay, co było tu na drodze. Plecaki, jeśli ktoś z was nie ma plecaka, to przed nami przy stodole leży gość ze szturmowej, ma plecak, możecie podnieść i zabrać amunicję, cokolwiek innego. A, jest Hortka. Jestem, co tam? No, ja mam takie ciężko. Jeśli nie macie plecaka, to ten ma plecak przy sobie, możecie podnieść od niego. Dzierżancie szukałeś mnie? Tak, 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 myślałem, że coś tam pobiegliście. To właściwie ile ich tu plecak było? Raz, dwa, trzy, czterech. Tam 5, 6, 7. No, z 10 ich było około. Najlepiej wymieńcie tą waszą broń na PPS-ie. Ja zostanę przy swoim karze. To weźcie granaty AT. Co oni kurwa mają na sobie? Ładna akcja. O, saper. To co, gonimy okay te pojazdy jeszcze? Nie, nie, nie. Zostawiamy. Tam był pojazd z karabinem. To jest dobra. I tak będziemy musieli udać się w tamtym kierunku, ponieważ naszym kolejnym celem jest spotkanie się razem z resztą przy składzie broni. Jeszcze wrócimy się do pierwszego oficera. Zresztą tutaj mamy pojazd. To nie jest uszkodzone chyba. Tak? No chyba tam granatem dostał albo coś. Jezu, temu co? Jakieś drgawki pośmiertne?
że trzeba go dobić. O, kapitan. Jednak cały jest. Dobrze, jego RTO nie zdoła nic nadać. Okej, słuchajcie. Sprawdźmy jeszcze ten pojazd medyczny. To nie jest sprawne. Fortka. Dobra, przejmujemy ten pojazd. Zapraszam cię na kierowcę.